Kagatej ginie w wypadku, którego doznaje z Enderem i Yildizem. Yildiz zdaje sobie sprawę, że Dogan jest odpowiedzialny za śmierć Kagatej i wtrąca Dogana do więzienia. Zobaczcie, co wydarzy się w 419 odcinek serialu Zakazany Owoc. Będzie można obejrzeć w poniedziałek, 04 marca 2024 roku. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15, w 418 odcinek serialu Zakazany Owoc. Ludzie Murata niszczą hamulce samochodu Kagatej. Yildiz odjeżdża samochodem Kagatej i Ender. Trójka się rozbija. Czy oni żyją? W skrócie, co dzieje się w 419 odcinek serialu Zakazany Owoc. Kagatej ginie w wypadku, którego doznaje z Enderem i Yildizem. Yildiz zdaje sobie sprawę, że Dogan jest odpowiedzialny za śmierć Kagatej i wtrąca Dogana do więzienia. Minęły 2 lata, Yildiz, Ender i Handan wspólnie zarządzają holdingiem. Yildiz ma córkę o imieniu Yildiz Supo Doganie. Kumri zerwała związek z Ekinem i regularnie odwiedza swojego ojca w więzieniu. Rozumiemy, że Dogan nienawidzi Yildiz, ponieważ wsadziła go do więzienia. Nowy, ostatni sezon, Dangerous Temptation, rozpoczyna się w gospodarstwie, w którym wszyscy są podekscytowani przybyciem Yildiz. Przy wejściu wita ją asystentka, która przedstawia jej program dnia. Czy Ender i Handan przyszli? Pani Handan tu jest, a pani Ender nie ma. Akcja przenosi się do domu Yildiz, gdzie Asuman opiekuje się małą dziewczynką, którą nazywa Yildiz Su, najwyraźniej córką Yildiz. Aizel mówi Asumanowi, że Sedai zabiorą Halita Jana do parku. Asuman ostrzega ją, aby powiedziała mu, żeby był ostrożny, ponieważ już raz przegrali z Emirem w tym parku. Sedo, Halit Zan, który już leżał rozciągnięty, biegnie do Sedai. Sedai radośnie go przytula i bierze jego plecak od Aizel, która ostrzega go, żeby był ostrożny i mówi: pracowałeś dla pana Kagatej przez tyle lat, a teraz zostałaś opiekunką do dziecka, nie mogę cię zrozumieć? Co, patrzę na cudze dziecko? Kagatej, powiesz mi to, będę to oglądał jak pisane jajko. Rozumiemy, że Kagatej nie żyje. Emir i Janer prowadzą hotel, który Ender podarował jej bratu po jego zerwaniu z Gamrze. Hotel nosi imię Ender, ale w odwrotnej kolejności REDNE. Akcja powraca do posiadłości Yildiz, gdzie przybywa Handan. Pyta, czy Ender przyszedł. Yildiz odpowiada jej, że jeszcze nie. Handan zauważa, że Ender uważa się za wschodzącą gwiazdę, ale zaakceptowali ją jako taką. Jak dobrze sobie radzimy bez mężczyzn w naszym życiu. Żadnych walk, żadnych dramatów. Zauważa Yildiz. Akcja przenosi się do więzienia, w którym trafił Dogan. Widzimy, że Kumri przyszedł się z nim spotkać. Kumri mówi ojcu, że bardzo za nim tęskni, a on zapewnia ją, że wkrótce się stąd wyniesie.
Dogan prosi Kumri, aby opowiedział mu o swojej córce i pyta, czy ma zdjęcia. Kumri mówi mi, że wydrukowała dla niego najlepsze. Kumri kładzie je na szkle. Dogan zachwyca się tym, jak piękna jest jego córeczka i mówi, że jest do niej bardzo podobna. Prawidłowy? Dobrze, że nie wygląda jak Yildiz, przepraszam. Nie chciałem ci przypominać. Wcale o tym nie zapomniałem. Jak zapomnę, że matka mojego dziecka wsadziła mnie do więzienia. Dogan odpowiada ze złością. Akcja powraca 2 lata wcześniej, kiedy Yildiz szczęśliwie dowiaduje się, że jest w ciąży i mówi o tym matce. To jakiś cud, i to nawet po wypadku. Powiedziałeś Doganowi? Nie chciałam już telefonu, ubiorę się i pójdę mu powiedzieć. Yildiz udaje się do gospodarstwa, aby przekazać wieści Doganowi i podsłuchuje jego rozmowę z Muratem. Murat mówi Doganowi, że facet, który uszkodził hamulce, wpędzi ich w kłopoty. Dogan ze złością odpowiada, że zapłacono mu dużo pieniędzy i próbując pozbyć się Kagatej, prawie stracił żonę. Murat mówi, że go ostrzegał, ale Dogan nakazuje mu znaleźć sposób, aby się go również pozbyć. Yildiz jest zszokowana tym, co usłyszała i opuszcza holdingagę, następnie jesteśmy świadkami aresztowania Dogana. Akcja powraca do teraźniejszości, Dogan pyta córkę, co dzieje się w firmie, a ona odpowiada mu, że jej matka, Yildiz i Ender wpadają w szał. Dogan mówi, że się stąd wydostanie, wróci i będzie się tym cieszyć, bo to ich dobre dni. Nie myśl o tym teraz. Najważniejsze to się stąd wydostać, co robisz, jak mi mówiłeś, zajmuję się projektowaniem torebek, wkrótce będzie to moja pierwsza kolekcja. Przyzwyczaiłem się do samotności. Masz wiadomość od Ekina? Nie, zablokowałem go na portalach społecznościowych, nie chcę mieć do czynienia z jego ciemną stroną. Kumri mówi, że miał rację co do Ekina, a Dogan przyznaje jej, że miała rację co do Yildiz. Akcja przenosi się do firmy Yildiz, przychodzi prawnik Dogana i mówi jej, że chce się widzieć z córką. Yildiz stanowczo twierdzi, że tak się nie stanie i nie pozwoli, aby roczne dziecko trafiło do więzienia. Yildiz Su jest także jego córką. Gdyby tylko o tym pomyślał, zanim zaplanował morderstwo. Prawo jest po mojej stronie. Wiesz, że zostanie uniewinniony. Potem się z nią spotka, gdy zostanie uniewinniona, a teraz przepraszam, bo jestem bardzo zajęty. Rozumiemy, że Ender chce przekonać Kumri do Janera. Kanerowi nie podoba się ten pomysł. Handan dowiaduje się, że jej brat odziedziczył majątek po bardzo bogatym człowieku, który nie miał spadkobierców. Handan spotyka swojego brata i prosi go o pojednanie. Ile razy przychodziłem do ciebie po pomoc, a ty uczyniłeś mnie kierowcą przyjaciela twojego męża. No cóż, zrobiło się źle?
zostawił ci całą fortunę, Handan, nie doprowadzaj mnie do szału. Nie ma za co, ojcze. Umówiłem cię z osobą bez krewnych. Myślałem o twojej przyszłości. Myślałeś, że będę tylko kierowcą, a żyłeś, jeżdżąc tu i tam. Wygrałeś, tato. Zobacz wynik. Handan, nie szukałeś mnie latami, ale kiedy usłyszałeś o testamencie, przyszedłeś szybko, szybko. Proszę odejść. Asuman wynajmuje dom Kagatej jakiejś kobiecie, która robi w nim dziwne rzeczy. Yildiz prosi Ender o pomoc w eksmisji lokatora. Ender mówi Yildizowi, swojemu bratu i Emirowi, że jutro pójdą w przebraniu, aby sprawdzić, co się tam dzieje. Następnego dnia czwórka w przebraniu wyruszyła do posiadłości Kagatej. Janer narzeka, dlaczego czuł potrzebę noszenia leginsów. Ender mówi mu, że ma długie nogi i to mu odpowiada, cała czwórka wchodzi do domu i jest zaskoczona, że tak bardzo się zmienił. Asystent wróżki pyta ich, czy chcą sesji indywidualnej czy grupowej. W tym momencie z pokoju obok słychać krzyk. Ender pyta, co się dzieje, a dziewczyna wyjaśnia, że aktualnie ma sesję z kobietą, która boi się robaków. Przerażony Yildiz mówi, że chce sesji grupowej.